Znaleźć równanie w postaci wykładniczej równoważne równaniu logarytm przy podstawie 4 z 2 równa się 1, 2. Ja to przepiszę na kolorowo to równanie, żeby było widać lepiej o co chodzi. Czyli logarytm przy podstawie 4 z liczby 2 ma być równy 1, 2. Takie jest to równanie nasze, które mamy przekształcić do postaci wykładniczej. No a co to równanie nam mówi? Funkcja logarytm mówi, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę, czyli czwórkę, żeby dostać argument, czyli dwójkę. No więc czwórkę trzeba podnieść do potęgi jedna druga, żeby dostać dwójkę. No to równoważne temu równaniu, równanie w postaci wykładniczej będzie wyglądało tak. Trzeba wziąć jako podstawę funkcji wykładniczej tę samą podstawę, która była podstawą logarytmu, czyli czwórkę. No i podnosimy ją do tego wykładnika, jaki jest wartością logarytmu, czyli do jednej drugiej. No i otrzymujemy w wyniku Argument logarytmu, czyli 2. No i te równania są sobie równoważne. To jest w postaci logarytmicznej, to jest w postaci wykładniczej. No i one są równoważne, ale jak gdyby są troszkę inne z punktu widzenia operacyjnego. Tutaj mamy daną czwórkę i dwójkę, i ta funkcja odpowiada nam na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść czwórkę, żeby dostać dwójkę. Trzeba podnieść do potęgi 1, druga. A tutaj obliczamy, ile to jest 4 do potęgi 1, druga? 4 do potęgi 1, druga to jest 2. Bo no potęga jedna druga, to znaczy pierwiastek drugiego stopnia. Pierwiastek drugiego stopnia z czterech to jest 2. No i to równanie tutaj na dole to jest to równanie w postaci wykładniczej, o które pytano nas w zadaniu.